Zapraszamy wszystkich na inauguracyjną edycję Tramlak wganianego po strefie A. Zasady wyjaśnimy wam, tutaj się pojawi okienko, wyjaśni narrator. Hej, ziomeczki, z tej strony wasz ulubiony narrator. W największym skrócie gra to berek. Jedna drużyna ucieka i dwie gonią. Drużyna, która złapie uciekających, zamienia się w drużynę uciekającą. Gra odbywa się w poznańskiej strefie A. Drużyna uciekająca na końcu czasu, czyli o godzinie 16, wygrywa grę. Szczegółowe zasady będziemy tłumaczyli na bieżąco, a jeśli ktoś umie czytać, to wyświetlamy je również na ekranie. Zaczynamy o godzinie 10, jest godzina za 3. Część drużyn się spóźniła, więc wiemy, kto zaczyna. Mieliśmy losować, ale zaczną ci oto państwo. My jako jedyni nie spóźniliśmy się na start. 5, 4, 3, 2, 1, start. 15 minut na start. No i uciekający ruszyli. Goniący muszą poczekać 15 minut, aż mogą zacząć ich gonić, chociaż w tym wypadku i tak by czekali, bo połowa z goniących się spóźniła. Jest spóźnialski pan, który pojechał do Ikei. Nie wiem, czemu mnie mapy Google tam skierowały, ale teraz już mnie ufam. No dobra, jak widać jest jeszcze 10:05, my tutaj grzecznie czekamy. Dobrze, tak więc mi się wydaje, że reszta goniących wie, że jedziemy pociągiem o 10:03. No. Natomiast wiemy, że nie pojechali pociągiem. Tak. Wiemy, że odpalić lokalizację. I musimy ich jakoś zbejtować na stacji Poznań Wschód. Mamy parę strategii i zobaczymy, która z nich wyjdzie. Update jest taki, że wsiedli w pociąg, który stał tam. Odjechał o 10:03. Dobra, zaraz jest nasza stacja. O, to jest rzeka Warta. Myście nie wiedzieli jeszcze. Myślę, że warto w tym momencie pojechać szóstką na śródkę albo czymkolwiek na śródkę, bo to są okolice wschodu i tam jest dużo autobusów przede wszystkim. Można spróbować. Dobrze, to od tego zaczynamy. Tak. To jeszcze 2 minuty do startu, więc no, czekamy. Tutaj maksymalnie mogą dojechać tramwajem, więc i ogólnie na Poznań Wschód już nie mają szansy dojechać, także my zawsze mamy head start, bo potem stąd muszą wziąć autobus, albo nie stąd, tylko z rąta śródka. Myślę, że najlepiej by było nam jechać ze Smolnej. A za 28 minut jest, tak? No to dupa, musimy czymś innym pojechać. Na tych szarych szeregów i tam może gdzieś na Naramowicach się przesiąść. Na północy miasta nie ma żadnej stacji kolejowej, a jedzie się kawał. Więc... O, inni grają! Tramlak stał się popularny. Późno zaczynamy, bo ktoś się... kogoś nogi bolą. Tak. Ktoś nie umie wstać. I inna osoba się spierdoliła ze schodu. No możemy współpracować. Potem się rozdzielimy drużynowo i z ulicy, jak kolęda. Jeden ksiądz z jednej, drugi ksiądz z drugiej. Muszą poczekać na drugiego goniącego, żeby zaczął nas gonić. A oto idzie ostatni ze spóźnialskich. Idealnie na czas. A generalnie, aby najszybciej się dostać na Poznań Wschód, potrzebują sporo dosyć czasu. Dobra, jest już Poznań Wschód, więc wysiadamy. Nasi przeciwnicy wylądowali właśnie na stacji Poznań Wschód, która nosiła w latach międzywojnia nazwę Poznań Główna, bo była tam kiedyś wieś główna. No i jako, że jest to duża stacja, to bardzo ludzi myliło, więc zmienili nazwę na Poznań Wschód. Dobra, zaczynamy. Właśnie minął nas okres stopu. Lecimy. Lecimy. Oni mogli wsiąść w trójkę, która działa od paru dni dopiero i przez to będą równo z nami na jakimś przystanku. Ja nie jedzie autobus, skąd się spojrzałeś? Będziemy z nimi równo na przystanku Serbska. W przypadku, kiedy się nie spóźnimy, a raczej się nie powinniśmy spóźnić, bo nie jest taka godzina, że nie ma korków. Ledwo, bo ledwo. Proszę panów, ale się udało. A co się udało? Zdążyć na tą szóstkę. Oni stoją sobie tutaj przy stacji Poznań Wschód i w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu jest przystanek Rynek Wschodni. Z niego za 5 minut odjeżdża autobus na Sobieskiego. Mogliśmy popełnić błąd, teraz siadając w tę stronę. No, jedziemy na Sobieskiego? Pytanie, czy chcemy się przesiąść do Sobieskiego? Możemy tutaj się przesiąść. W sensie jest bus na Sobieskiego z Śródka. Okej, okay, no to jedziemy dalej na Śródkę, Imo. W takim razie. No okej. Okay. Bo zobaczymy, w którą siądą, bo później jest do Kicina. O, dawaj. Za 10 minut. Możemy ogarnąć lokal z Kicina, dobra, żeby szpiegowali. Ok,
co? Jakiś plan mamy. Gdzie jest ten autobus? No tu. No gdzie jest tu, bo ja nie wiem. Tu. A czym za zakrętem? Dobra, jedzie. Dobra, no więc... słuchajcie, mamy plan. Jest plan, który właśnie został ustalony. My z Ignacym pojedziemy autobusem na Sobieskiego, który odjeżdża ze Śródki za 10 minut. Oni pojadą na Szarych Szeregów. Patrzymy sobie na to. Jednak teoretycznie możliwe, że wracamy do oryginalnego planu, ponieważ 8.5 przecina się ostro z... No przecina się tak przesiadkowo z trójką, którą mogą jechać. A 178 już tak nie robi. Więc... No to przeciadamy się na 178. Tak, jest 6 do 7 minut przesiadki. Jest to pewne ryzyko. W tym momencie na rondzie Śródka drużyny goniące przesiadają się do 178 w kierunku Szarych Szeregów. A ja no. Słuchajcie, zmieniliśmy plan. My pojedziemy tym, przesiądziemy się przy plazie i pojedziemy tym 12. Oni pojadą do końca. Pojedziemy do końca i jeżeli będą uciekać w stronę Szarych Szeregów, czyli z Szczeszyna, to wtedy wpadają w nasze łapki, lepkie łapki. A jak zrobią przerwę na Sobieskiego, to my będziemy tam przed nimi. To Franek tam będzie dzisiaj. Kooperacja goniaczy działa. Na Serbskiej, Wilczak 2, nie. Potem jest przecięcie z trójką już po Wilczaku 2. Czy można po prostu przejechać i zaryzykować. Tu jesteśmy za 5 minut, a trójka jest za... kurna, gdzie jest przystanek trójki? A trójka jest też za 5 minut, to co? Ryzykujemy? Czy jedziemy dalej? Tak. 5 minut, to jest... muszą przebiec też z przystanku na przystanek. No ryzykujemy. Ryzykujemy? No tak. Dobra. A znowu się zatrzymujemy i nikogo nie ma na przystanku. Tak. I generalnie do gry zaraz wchodzi zasada 60 na 70. Zasada 60 na 70 funkcjonuje w następujący sposób. Drużyna uciekająca w każdych 70 minutach gry może maksymalnie 60 tych minut spędzić w podróży. Podróż jest zdefiniowana zgodnie z zasadami te portmonety, czyli przesiadki mniejsze niż 20 minut są częścią podróży, a czwarta przesiadka zaczyna nową podróż. I plan jest taki, że na ulicy na przystanku Kurpickiego biegniemy jak na załamanie karku na T12, na Aleje Solidarności i stamtąd na Szczeszyn. I w momencie, kiedy będziemy jechali 168, wybije godzina 11, czyli 60 minut od wsiąścia w autobus, w pociąg, to wysiadamy i idziemy pieszo na następne przystanki, albo gdzieś indziej zupełnie. Minęliśmy dwa możliwe ryzykowne przystanki i na dwóch się udało. Następny trzeci to są Aleje Solidarności. Ucieka nam właśnie T12. I ale to jest... Zostanie za 4 minuty, więc nie trzeba się w ogóle stresować. Nie trzeba się stresować, kurde, oni wysiądą z tego T12, zobaczysz. Szybko, jak sobie siadamy teraz, nie? Bo teraz jest plan 11, żeby dostać się na Szczeszyn. Dobra. Franek, będziesz mieć bekę, jak teraz nas złapiesz. Ale było worth it. I tak zaraz kończy ten czas. Tamta godzina, która miała nas zmotywować do wysiadania. Nie widzę ich, tylko głos. Co? I tu będą? To ciekawe, czy... Jak oni tu będą, to jesteśmy złapani generalnie. Bo Ignacy tak się pobiega. Nie siedli, są po was. Dobra, nie ma ich tu. Jezus. Dobra, nie ma. Okej. Więc jak zobaczycie, oni gdzieś są i na razie nie widziałem ich ani razu. Nie, ale jeśli by się okazało, że oni teraz czekają na ten moment, jak nie będziemy mogli jechać. Kiedy jest? Ale chowamy się za przystankiem na alejach. I tak mają trackera. Ale mogą nas nie widzieć. I czy oni tam są? Nie, chyba nie. My jedziemy za ten przystanek. I na 7.0? Co nie? Ktoś w czerwonej kurtce? I czy tam oni są? Tam są! Tak! Są tam! Są tam!
fuck? Ja p... To, ale no to... To oni wiesz... Sam? No to... Sam! Okej, nie, uciekamy, Ignacy, uciekamy! Dobra. Dobra, teraz musimy szybko zrobić plan. Właśnie zaszła zmiana. Ignacy złapał Zuzę, więc drużyna żółta zostaje goniącą, a drużyna czerwona uciekającą. Drużyna, która goniła z nami, musi poczekać 5 minut, a Kuba i Zuza muszą poczekać 15. Więc generalnie jedziemy te 12, więc wylądujemy na Żniwnej. I teraz się zastanawiamy, w co wsiąść. Trójka na Stymiańską byłaby śmieszna, bo wracamy właśnie z tego kierunku. I ale wtedy będą w stanie nam przecież drogę tak jak my. Oni mogą wtedy nie wiedzieć, że my jedziemy trójką. Muszą się nie zorientować, kiedy ruszymy. I jak pojedziemy 12, to możemy dojechać na Starołękę, dużo jest rzeczy na drodze. Według mnie najlepiej pojechać pierwszym tramwajem, który będzie na miejscu i potem się zastanowić nad przesiadkami w miejscu, gdzie jest więcej tramwajów. I musimy liczyć czas, bo... 10.55. Bo teraz w tym momencie o 11.00 Wojtek i Szymon mogli zacząć ruszyć. Znaczy sprawdzę, czy mogli pojechać. No więc nasz cooldown kończy się za jakieś 10 sekund, a tu są nasi kochani przegrani. A tam jest... Jeden. Przegrani. 58. No, piękne te 12, proszę Państwa. Więc... Żegnamy się! Żegnajcie nam dziś! No dobra, więc siedzimy w trójce. Rozważamy, co robić dalej. Trójka jedzie najpierw górą, a potem dołem. Więc może im być trudno nas złapać. Około 5 minut, czyli właściwie tuż za nami, powinni jechać Wojtek i Szymon. Koc jest obok nich. Aha, ruszyli się. I to teraz tu. Czyli jadą jakim tramwajem? Już patrzę. Oni jadą... Minuta. Oni jadą trójką. Więc myślę, że jeśli będziemy siedzieli w trójce, to na pewno nie dogonią jej tramwajem, więc musieliby zrobić przesiadkę na autobus. A ja szczerze uważam, że nie ma wystarczających autobusów, żeby to im wyszło. Jedzie to 12, czy zdążymy wsiąść? A to jest pytanie. Chyba nie. Nie, o fuck. O fuck. Chyba, że będzie czekało 38 sekund na przystanku. Jedyne, co mogliby zrobić, to jest wysiąść na teatralce i tam na nas czekać, ale według mnie to byłoby z ich strony bardzo niebezpieczne. Właściwie na teatralce to też dla nich nie ma sensu, bo jeśli to zrobią na teatralce, to muszą się potem daleko przejść, a na kaponierze mogą nie zdążyć nas złapać. Nie możemy się ruszyć, ale będzie pół też teraz. O nie, panikujemy szybko, aha, nie, tylko nie to. Dobra, proszę, ludzie, wsiadajcie pół minuty jutro. No kurna, Jezu, co za... Dziecko wyparło, Boże. Dobra, kupują nam czas. Czy zdążymy, czy zdążymy? 13, 12, 15, 10. No nie ruszać się można. Czekaj, no nie, już odjeżdża. No niestety. Więc wydaje mi się, że możemy pojechać na Słowiańską w ramach trolażu. Właśnie sobie ledwo wysiedliśmy na kaponierze. Śpieszymy się czy nie? Nie wiem. Trójka za 9 minut ze Słowiańskiej jedzie. Teraz problem. Czyli w trójkę nie wsiądziemy, musimy jechać dalej. Chyba nie tędy, chyba tutaj. A nie, tak, 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 tu, tu, tu. Nie, bo my idziemy na Bałtyk, no. Okej, nie. No tak, no bo możemy zawitać do naszej pięknej szkoły też. Jest otwarte. Nie! Ojej, skręcają. Jedną pod... Ja to do... Czyli możliwe, że 15. Nie, to jest 15 nie w tą stronę. Albo jadą na jakąś ławicę. Autobusem, o Boże, autobusem. Wydaje mi się, że nie są w stanie nas dogonić.
Najbliższy... No chyba, że przyjadą tym autobusem, który tutaj przyjedzie. Ale on chyba nie jedzie od nich. W każdym razie mogą tu dojechać 15, która byłaby za kilka minut. Mogą tu dojechać 12, ale musieliby się przesiąść na Kaponierze. A i tak nie mieli szans wbić na te 12 tuż po nas, więc musieli Szymon i Wojtek oczywiście czekać z 10 minut. Więc to im tramwaje też opóźnia, więc na razie się nie boimy. No więc teraz obecnie idziemy na Bałtyk, bo tam jest ostatnia lokalizacja Franka. Ale siedzi tam dobre 10 minut. Więc to nie działa. Prawdopodobnie się tam przesiadali. Ale kto by wiedział. 169 na Kopernika. Tak, którędy my jedziemy? To jest Armii Poznań. To jest Armii Poznań, to tu można się przesiąść na tramwaj jakiś. Tak. Musimy sprawdzić trasę 169 i zobaczyć, czy tam potem będą jakieś dobre przesiadki. No, fajnie byłoby znaleźć jakieś połączenie z pociągiem, ale go nie ma. O, tu jedzie 12 na Starołękę. Ją rozważaliśmy. Wydaje mi się, że nie powinni w niej być. A nawet jak są, no to łatwo z nimi, bo tutaj nie dobiegną. O, jedzie 15 na Junikowo, w którą moglibyśmy pojechać. Wojtek Kot został złapany. Są. Tuż po tym, jak Franek stwierdził, że Wojtek i Szymon nie mogą być w dwunastce, która właśnie ich minęła, drużyna niebieska, która dopiero co wysiadła z tej dwunastki, przebiegła przez pasy przy Bałtyku. Franek z Ignacym na końcu przystanku uciekli przez zatoczkę taksówkową, ale zostali złapani przy rondzie Kaponiera. Zostaliśmy właśnie złapani. Mamy 15 minut cooldownu. Oni chyba pobiegli do tego autobusu na ławicę, bądź unikowo. No nie dogonimy ich tam. Sami mogliśmy tam skoczyć. Trzeba było rzeczywiście się szybko przesiadać. Kurde, mogliśmy zostać w tej trójce. Nie ogarnęliby się. Mogliśmy zrobić troll move i wygrać, ale dobra. No więc, zacznijmy po pierwszym złapaniu. I czekamy na tramwaj. Zadyszka. Jak tam go warto? Super. Franek złapany, Asła się bawi, niewydolność, nie wiem czego, też się bawi, absolutna niewydolność wszystkiego. A innymi słowy bycie nerdem. Bycie nerdem, piwniczakiem, minuta do tramwaju. Plan teraz jest taki, że idziemy po pierwszym stojcie i do szodu, a potem się gubimy, piechotą gdzieś. Jak będzie szybka przesiadka, to przesiadka, jak nie, to jakiś las. I piechotą. Co z Bałtyku odjeżdża? No, tak, no, 6, 15, 148, 159, 163, 169, 177. Dobrze, a co odjeżdża zaraz? 15. Którą... Co? My nie jedziemy, niestety. 15 na Junikowo, z drugiego Bałtyku, 15 za 3, 6 za 3. Cały czas tu stoją. Albo... A odjechał jakiś autobus? Już patrzę. Chyba nie. Ja bym był za tym, żeby w ogóle przesiąść się i jechać na jeziora Kasia, przesiąść pod tym. Siadasz w tramwaj, jedziesz na ogrody i przenosimy to na peryferia, na nasze rejony, gdzie autobusy nie jeżdżą, a woda jest pitna prawie. Jest to jakaś opcja. Inną opcją też jest ucieczka na jakieś Franowo. Ale to nie tędy. To też działa, natomiast przebicie się na Franowo jest ryzykowne, bo idzie przez centrum i tam są tramwaje. W tą stronę nie odetną cię, nie zdążą. Nie ma jak. No dobrze więc. Co więcej, ogrody mają trzy przystanki autobusowe. I to przy każdej się nazywa ogrody. Czyli coś na pewno jedzie. Coś jedzie, gdzieś jedzie. Gdzie to już mnie? Dobra, widzimy nasz tramwaj, za chwilę to skręca. Ignacy do mnie napisał. Jesteście chętni na współpracę. Możliwe. Tak, gdzie jesteście? Dobra, jadą. Czyli oni jadą na Junikowo. Franciszek Kłonowski do mnie dzwoni. Daj głośnik. Dobra. Halo? Siema, jak tam? Jesteśmy na... A wy gdzie jesteście? Wagon uszkodzony, ale fajnie. Wagon uszkodzony, no nie! Nagrywasz, Suza? Tak, nagrywam. Utknęliśmy i przyjechał tramwaj, ale wagon uszkodzony, więc czekamy na następny, ale, I guess. To co, ale gdzie jesteście? Ale wy gdzie? A wy gdzie jesteście?
Okej, okay, my jesteśmy na Armii Poznań i tam... Aha. Okej. Okay. Dobra, on, widzieliśmy, że oni jadą chyba 15 na w stronę Unikowa. Dobra. Więc zastanawiam się teraz, co zrobić. Szkoda, że nie mogę. Właśnie też, ja się zastanawiam, jakby, czy powinniśmy jakoś złączyć strategię. No my ogólnie czekamy na 15 chyba. Bo to miała być ta trójka, nie? Tak, to miała być ta trójka, którą mieliśmy wsiąść, a 15 jest dopiero na Żniwnej. No to zaraz będzie ta 15. To my wsiadamy w 15 i jedziemy na Unikowo za nimi. To wiecie co, co pewnie nam, jak się skończy cooldown, to będzie idealnie, że wsiądziemy do tej samej 15 co wy. No to dupa, no okej. Okay. Możecie spróbować też i na rondzie Kaponiera wsiąść... To jest ta trójka. 106.3, ale dobra, idzie jednak trójka, okej. Okay. Dziwne wsiąść rzeczy się na dzieją. Na rondzie Kaponiera w 106.3 albo w jakiś inny autobus, co jedzie Bukowską, bo oni prawdopodobnie gdzieś się przesiądą na Grunwaldzie, a tym autobusem już możecie jechać. No wiem, ale ja się zastanawiam, to chyba raczej bardziej pojadą w stronę Górczyna, nie? No tak, a 106.3 jedzie na Górczyn chyba, czy coś. No tak, 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 to wiesz co? Tam masz dużo autobusów na Górczyn. Spróbujemy. Zobaczymy, jakie będą autobusy pod ręką, jak nam się skończy cooldown. Dobra, wsiadamy w trójkę. Oni są na przy JMJ. Dobra, Kuba, otwórz mi proszę, bo nie mam... Proszę na słowiańską, ale... Końcu tego nie muszę się rozłączyć, bo robisz irrej. Nie słychać cię. Ale w ogóle nie było słychać, co mi gada. Dobra, rozłączyłaś. Mamy 40 sekund do końca cooldownu, a stamtąd nasz autobus. Wydaje mi się, że to on właśnie stoi tam. I będzie trochę biegania. No, no trochę się znowu przebiegniemy. Czy to jest ten? Możliwe. Nie widzę numeru. 20 sekund. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, to jest ten. 5, 4, 3, 2 i biegniemy. Ale to jest mega sus. To wygląda totalnie jakby szli przez przejście dla pieszych, żeby się przesiąść, bo tu jest przesłane. Na tą jedyneczkę. Na tą piękną jedyneczkę na Franowo. Tak. Tak, dlatego... Wsiadają w tą jedynkę, jeżeli wsiadają. I na Głogowską, czy jechać gdzieś indziej, żeby masz to na ratach, jeżeli jadą jedynką? Sylwestra 31 grudnia. Nie, jadą w środę do 15 lat. Sobotni rozkład tak? Jazdy tak. Ze zmian, no, fakt, tramwaje i większość autobusów dziennych. W tym miejscu lekkie déjà vu. Znowu bieg, znowu 169. I czekamy na niego. I my na niego czekamy, lepiej niż żeby on nie czekał na nas. Tam już stoi, tym razem do niego wsiądziemy. Wysiedli na... Z Kubiszewskiego, Lasek Marceliński? Lasek Marceliński, totalnie. Można jechać Bukowską do Lasku. Mhm. Tylko, że musielibyśmy iść tu na jakiś autobus chyba. Dokładnie, za 3 minuty jest na ławicę z 48, jak ono jedzie. Przez Bałtyk. Przez Lasek Marceliński jedzie. Idziemy na Bałtyk? Tak. Dobra. Wygląda na to, że oni są już na Unikowie, ale my i tak wsiądziemy do 169. No na pewno bejtują. Na co bejtują? Tak, idą wzdłuż torów i udają, że są tramwaje. Ale co, tramwaj się napisał, że to 169? Tak. A tam przecież nie ma 169. Miało być, mówiłeś. Na Unikowie nie ma. Czekaj, dokąd jedzie. Tak, bo my mamy jechać na północ od ławicy, a oni na południe. Aha, że w Franek jedzie 169. Tak. Proszę cię. No więc, nagrywa się, nagrywa się. Tak. No więc słuchajcie, witajcie. Pozdrawiamy z warsztaty pięknej unikowskiej architektury. Generalnie mam lokalizację, żeby nie było. Się pięknie dzieje. Cały czas. Lokalizacja cały czas leci generalnie, ale nie znajdziecie nas. Bo to wcale nie są nasze rejony. Poruszają się teraz wzdłuż ulicy Paczkowskiej. No i i tam chyba żaden autobus nie jedzie, jeszcze do tego nie doszliśmy. Ale w każdym razie okazuje się, że granice administracyjne Poznania
a zatem strefa A kończy się za A2, tuż koło Komornik. No i jest szansa, że oni idą na jakąś dziwną przesiadkę i chcą wylądować tutaj, tutaj albo tutaj, w ramach żartu. Rozpalić ognisko i zjeść kiełbasę. Jest to absolutnie niewykluczone. Stwierdziliśmy, że trolują i idą w okolice centrum handlowego, więc przesiadamy się na Górczyn i potem mamy nadzieję wsiąść w 180 i dojechać, albo ich złapać, jak będą jechali już tamtym autobusem, albo się do nich zbliżyć w ten sposób. Franek lubi, żeby jechać 159. 159? No. Dobra. Jedzie. 148, możemy tam też jechać. No więc trafiliśmy na Wołowską, jeżeli dobrze pamiętam nazwę ulicy, ale na tamtym przystanku za nami następnie odjazd autobusem za jakieś pół godziny, bo jesteśmy na Zadrupiu, ale to dobrze, to brzmi jak dobra strategia, więc idziemy dalej przed siebie, mój cudownym krokiem. Tak, to jest najważniejsza taktyka, żeby się nie przestawać, nie zatrzymywać. Generalnie idziemy przed siebie, jak znajdziemy znak Poznań, to skręcimy. O, Wołowka, blisko, tutaj jesteśmy. Właśnie stamtąd wychodziliśmy, ale poszliśmy sobie sprawdzić, czy jeszcze jesteśmy w strefie, bo zaczęliśmy wątpić w siebie. Ale nie, wszystko jest w porządku, wszystkie autobusy tutaj są w strefie A, więc idziemy wzdłuż linii tego autobusu, tak żeby mylić was, że nim jedziemy, mimo że on na bliższy jedzie za godzinę. Może mają nadzieję, że przez godzinę ich nie złapiemy, albo robią teraz 120 minut przerwy. Możliwe. I idą pieszo na Górczyn przez jakieś rzeczy. Obecnie przed nami maszerują strzelcy, co? Pizza w lecie? Nie, no na Szereg Szeregów byliśmy ostatnio. Właśnie nie dojechaliśmy wtedy do Szereg Szeregów, bo złapaliśmy Kubę z Wodem wcześniej. Znaczy, Ignacy złapał, ale potem złapaliśmy ich. I tak oto cykl się zamyka. Udało nam się złapać wcześniejszy, więc mamy 2 minuty na przesiadkę na Górczynie do 180. Zakładamy, że oni idą albo w stronę tego centrum handlowego, albo właśnie na 180 w drugą stronę, albo ogólnie, tak czy tak, w tym kierunku. Więc zbliżamy się do nich, wybierając tą trasę, prawdopodobnie. A przed nami 169, z którego właśnie wysiedliśmy. Uwaga, Wojciech, kot idzie do Kotowa. Yes. For the sake of memes. Tak, a my zaraz się przesiadamy na ulicy Bułgarska Polska, na przystanku Bułgarska Polska 191, żeby spróbować odciąć ich i być bliżej akcji. Jeżeli nie masz planu, to może nie przewidzieć mojego planu, bo go nie ma. To jest taktyka życia. Przyjechaliśmy na Górczyn nawet przed czasem. Teraz autobus jest zapełniony, ale myślę, że ich złapiemy. Gdzie siedzę? Tak, miejsce siadające. Jedziemy właśnie 180. Wygląda na to, że chłopaki idą na piechotę. Mamy nadzieję, że nasza trasa pokryje się z ich trasą. Kuba i Zuza chyba wylądowali na ławicy, więc łatwo z nimi. Mamy na 191 albo 193. Mówimy ich odciąć na Górczynie. Zastanawiamy się właśnie, czy wysiąść na Cedzyńskiej czy Wołczyńskiej. Oni są w tym momencie bliżej tamtej drugiej, ale później może będą bliżej tej. Więc do żabki, co siedzą. Siema, siema, o tej porze każdy zjeść hot doga może. Jesteśmy tak bardzo do przodu, że zostaliśmy na hot dogi, ale idziemy dalej, żeby nie zwlekać. Szkoda tracić tą przewagę. Jeśli weszli do żabki, ale ta żabka jest przy Wołczyńskiej? Tak, jest przy przystanku tam. Kurde. Tylko... Więc mogą ruszyć nie wiadomo w którą stronę. Czekają na ten autobus może. Ale do tego autobusu trochę mają. No chyba, że czekają, żeby wsiąść do autobusu, tak, który my jedziemy. Tak, więc w takim razie, jeśli ich nie zobaczymy przy Cedzyńskiej, to czekamy do Wołczyńskiej, bo inaczej nam mogą uciec. A tak to możemy i tak się wrócić na piechotę. Chyba, że... No, chyba, że oni wsiądą akurat, ale nie, stamtąd nic nie ruszą, więc nie wsiądą. No to git. To do Wołczyńskiej. Godzina 12:09. Ulica Trębacka. I zastanawiamy się, co byśmy zrobili, jeżeli byśmy złapali drużynę szukających. Tak, mówić, że jesteście zaraz żonami, ile chcecie. Obejrzymy, jaka jest prawda. Jedna szansa, tak byście byli przed nami. A tam was nie ma. Więc... Bo pan tam, a nie przed nami. To ten. Later. Na Luboń! Nigdy nie jechałem na południe od Górczyny o PKM.
jak ja niesamowicie nie mam kondycji.